Siemianowice Śląskie walczą na swój sposób z groźną dla środowiska suszą hydrologiczną. Mowa o ponownym użyciu wody z miejskich basenów. Pomysł rodził się w taki sposób, aby zadbać o środowisko, aby tą wodę, którą w tej chwili mamy, dać jej drugie życie. Nie będziemy jej bezpośrednio spuszczać do kanalizacji, tylko będziemy ją ponownie wykorzystywać do takich przyziemnych spraw jak mycie ulic, mycie chodników. W basenie takim znajduje się około 550 metrów sześciennych wody. Jej mniejsza ilość została wpompowana do specjalnych aut miejskich jednostek, które zajmują się na co dzień oczyszczaniem miasta. Jak mówią urzędnicy, taka ilość wody może wystarczyć nawet na około tydzień sumiennego czyszczenia ulic czy chodników. Dla nas to połączenie ekologii i oszczędności, bo z jednej strony woda to jest surowiec, który z roku na rok jest po pierwsze coraz droższy w eksploatacji codziennej, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale właśnie w gminie. A po drugie fakt, że dysponujemy ogromnym zbiornikiem wodnym, nakazuje nam, żebyśmy po prostu myśleli o planecie nawet w tej lokalnej skali. Urzędnicy z Siemianowic Śląskich zapowiadają, że to nie ostatnia tego typu akcja i co więcej zachęcają inne samorządy do podjęcia takich samych kroków.